czas na wielki powrót, nie wiem czy udany, czy nie, się okaże niedługo. Sprowadziłem troszeczkę zmian w instalacji, więc się okaże, jak to wyjdzie. Jak zwykle Twitch uznaje, że przepływność, kurczę, jak to się czyta, na moim streamie nie działa. Więc pytanie za 100 punktów, Bacon, jak działa stream? I witam cię w końcu serdecznie. Dobra. Nie zmieniłem jednej... Ale co? Jako tako, w sensie... przerywa, gubi klatki... Widzę, że coś się tekstury psują. O, teraz powiem, teraz trochę lepiej to wygląda. Nie pamiętam swoich ustawień Directa, ale no zobaczymy, jak to będzie. I przede wszystkim zobaczymy, jak będzie wyglądała ta, to całe moje, krótko mówiąc, wyrzucanie czy zapisywanie. Swoją drogą udało mi się ogarnąć już jeden plugin, który cię zaskoczy, tak? Więcej modów, Gothic wytrzyma. Zaraz go spróbujemy. A, nie mam włączonego. Ha, pytanie, czy Quick Loot działa pod prawym przyciskiem? Bo jak nie, to będzie źle. Będę musiał jeszcze raz przerywać. Więc zobaczmy tu gdzieś chociaż. O, jest coś. Działa. To brakuje mi jedynie skoku, ale mówię, że ciebie wkurzał skok pod prawym przyciskiem, jak tak robiłem i zbierałem, więc spróbuję się oduczyć tego i zostać przy alcie do skakania. W porządku, wracam do portu. Wydaje mi się, że strasznie mała jest odległość renderowania, ale... Powiem ci, że mnie to też trochę od czasu do czasu irytowało. A teraz posłuchaj cudownej wtyczki, którą stworzyli, czyli w momencie, gdy jest niemy dialog. Kim jesteś? Jestem Zenobia, siostra Meldora. Martwię się o niego coraz bardziej. Otumania się bagiennym zielem. Pracuje za parę... Jest czytane przez Windowsowego lektora. Kiedyś, za czasów poprzedniego gubernatora, był sekretarzem miejskim, a teraz upadł tak nisko. Nie wpuszczają go już nawet do górnego miasta. Szkoda chłopa. Nie słychać, powiadasz, dialogów. No to trzeba by... to ciekawe. Zaraz zobaczę. Czemu jesteś taka smutna? Okej, czyli muszę podgłośnić dialogi w takim razie. Okej. Nikt mi nie pomoże. 50 tysięcy sztuk złota. Tyle zostało rozkradzione i sprzeniewierzone. Proszę, oto jabłuszko dla ciebie. Dla mnie. Naprawdę. Ha, czyli powiada, że nie słychać dialogu w ogóle. Zobaczymy, czy to zwiększy. Kim jesteś, miła panienko? Nie czaruj mnie tu, kwani ajejczku. Jestem Eliza, pochodzę z rodziny farmerskiej i sama nie wiem, po co przeniosłam się do miasta. Mogłam zostać na farmie... Czy teraz jest troszeczkę lepiej? Mieszkałaś na farmie Onara. Tak. Bodo to mój brat. Jest tam... Tylko pytanie, czy nie jest... czy mnie to nie zagłusza w ogóle. Tak? A co porabia? A co tu teraz jest do roboty?
Witam, Kombos. Dobrze, dobrze widzieć nową twarz na czacie. Jeszcze trochę dialogi za cicho. No dobra. Bo na wskaźniku, krótko mówiąc, w OBS-ie to już prawie wyżej niż mój głos, więc tak się zastanawiałem. Jeszcze troszeczkę podniosłem. Aktualnie na moich słuchawkach zagłusza prawie moje myśli, więc nie wiem, jak to będzie na streamie. No dobra, może nagle z nią handlować, ale mnie tu przysłała Klara jakaś. Zakładam, że chodzi o paczkę z żywnością. Czemu nie przyszła do mnie? Bardzo dziwnie to i tak brzmi, ale mimo wszystko lepiej niż jak są nieme te dialogi. Tak, tak też uczyniłem. Dobrze, że zainwestowałem w takie, które mają pokrętło do regulowania głośności. Powiedziałaś, że... Okej, coś od niej można się dowiedzieć. Można tak powiedzieć. Uciekał tędy. Okej, jakiś złodziej. Teraz każdy. Znasz kogoś z górnej. Czy tu w porcie są jeszcze. Trzymaj się lewej po drugiej. Żadne, tak powiem, rzeczy, których gracz w Gothica by nie znał. Poza tym jest też wielce... Więc jakoś tak nie będę się na tym skupiał, ale postanowiłem przeklikiwać praktycznie wszystkie dialogi, bo jeszcze się okaże, że jakiś się trafi, który coś jest dodany w tym modzie. Okej, okay. W końcu wróciła mi lupka w tym. Nie wiem jakim cudem, nie wiem która opcja za to odpowiada. Na razie mnie tylko irytuje to, że jest... to podświetlenie przedmiotu takie. Zobaczmy, czy ja jestem w stanie to wyłączyć. Układ, synchronizacja, cykl, pokaż kursor myszy. Archoros Circle. O, to pewnie to będzie ten. O, teraz jest dobrze. I pod i nie mam ekwipunku będzie. Nie lubię reinstalować Gothica, bardzo nie lubię. Swoją drogą, jaki ty tryb sterowania jest jeszcze ustawiony? Sterowanie z Gothica 1 jest. No to git. Szukamy teraz Klary, którą nie wiem gdzie... nie pamiętam gdzie spotkałem, już pamiętam. Jest to żona Bospera. Nie wiadomo już komu może... Hej, ty. Więc łapiemy od razu paczuszkę dla niej. Bardzo ci dziękuję. Proszę, weź te... Dziękuję. Fenia przesyła... Och, to... Jeszcze raz bardzo. O, takie szybki questik, szybkie doświadczenie. Tak możemy się bawić. Daj spokój, nie opowiadaj mi takich rzeczy. Przyszło nam żyć w niedobrych czasach. No dobrze, dobrze, dobrze. Moja postać się do niczego nie nadaje tak naprawdę. Ha, nie działa chyba... Bonus independent. Albo tu nie mi widać tego. Może nie działać bonus independent training. Więc muszę zwrócić na to uwagę. Ciekawie, ciekawie. Nie wiem dlaczego. W porządku, w porządku. Co ja teraz powinienem wykonać? Z kim tu pogadać? Z Laresem gadałem. Czy coś się w końcu zmieni? Mój mąż, uważaj, w zupełności się z tobą. W porządku. Najprościej będzie chyba. Najprościej to będzie złapać tego Moe i ogarnąć tutaj trochę kupców. A, i potem można by się udać z Bartokiem na... Niech Inos
Ale ostrzegam. Chwileczkę. Czy ja wyglądam na polowanie. Nie. Tak, to bardzo. Ktoś cię okradł? Nie mogę tego udać. Przez kilka ostatnich. A co wieczór? Na chwilę. Mógłbym odzyskać jego złoto. Szukam. Możliwe. Słuchaj. Czego zatrzymać dla siebie? Ile było w sakiewce? 50. Zobaczę, co da się zrobić. Więc postaram. Tak, to bardzo trudne. No, proste. Muszę iść. Czy ja mam wystarczająco złota? Mam 420, nie ma tragedii. Więc mogę na spokojnie go pogonić. A, nie mogę się oduczyć, że prawym skaczę. Mam cię. Okradłeś i przyszedł. I. Teraz gada. Jestem tylko nędz. Coś innego. Dobra. Zasługujemy na udział. Trudno, wygląda na to, że nie mam. W porządku. Oto połowa złota. Powinienem. Czego jeszcze? Dlaczego miałbym? W mieście. Mogesz. Wąs. Nie. No. I sobie poszedł. Sędziowie cywilni zostają pozbawieni swych praw. Każdy, kto popełni przestępstwo. Nie mogę się zajmować wszystkim i wszystkim. Bardzo typowo. Ktoś musi pracować. Co do tego złodzieja. No niestety uciekł mi. Masz te 50 złota. Co wiesz? Dobra. Ciekawi mnie, co on powie, bo nigdy nie pamiętam. Założeś, jeśli zamierzasz wyśleć, mógłbyś się zachować, ale bądź. Okej. Jeśli chcę. No, Jora jest okropny, w ogóle nic. Jeden z tych gorszych handlarzy, że tak powiem, wkurzających. No, a przegadajmy z nim. Z tego co pamiętam, on chyba daje jakiś kwestik na pozbycie się bandytów. Do tej jedna praca dla. Co wie? Wielu z nich przechodzi przez części z tych, tylko był twierdzi od tej pomyśla, lord. Okej. Co wiesz na temat bandytów? Okej. W pobliżu far. Czy wiesz, kto nazywa się? Czy wiesz, patrol? Co? Ile mi z... To nie bez... No dobrze. 100 sztuk złota za ubicie jakichś tam bandytów, no. Nie jest to coś, z czego byłbym zachwycony, ale tak. Z Ulisem można pogadać, bo po rozmowie z nim pojawia się, jeżeli dobrze pamiętam, dodatkowy szczaw królewski. Powiedział mi raz. Sama tego nie widziała. Czy Konstant... Raz słyszałem z tego co... Powiedz proszę... Mój mąż uważaj. Pokaż. Coś ciekawego masz, bo biografię uczonych... No, te czary będą przydatne. Deszczownia też się może przydać, ale oczywiście jeszcze mnie tak niezbyt stać na cokolwiek. Lepiej by było, gdyby się przydał. Więc szkoda. Czy ja mogę ci, Sara, powiedzieć, że nadstawiałem karku dla ciebie? Hej, ty. A, to przecież okropne. Mogę. W ten sposób przyjmij tę broń. To przecież okropne. Kiedy pojedę, co więc, pocieszam. A będzie jeszcze gorzej. Odmawia teraz, a on najem zastrę... Widział. Lepiej by było, gdyby się przymknął. Gdzie? Jeśli prowadzą jedne... To przecież okropne. Pokaż mi. O. O, ona daje szable teraz, nie. Nie potrafi niczego zatrzymać dla siebie. Nie Cordelas, to bardzo ciekawe. I ta szabla jest naprawdę niezła. Tylko wymaga dużo zręczności. Więc jeżeli ją kiedykolwiek założę, to może być to późno. Ale potrzebuję zdecydowanie. Słyszałam co innego.
Nie aż tyle chciałem, ale... No dobra. Pomyliłem się trochę co do zakupów. Ale może nie będzie tragedii. Zapiszmy. Muszę podmienić w pliku INI, żeby było pod F5, a nie F10. O, jakieś mieszki. Wiadomość list kończy. Dobra, nic ciekawego. Ubranka obywateli. Gdzie są pierścienie? Tu są pierścienie. To mogę założyć, ale mnie interesował pierścień Laresa. Nie potrafi niczego zatrzymać dla siebie. Skąd ten? Widzę, jesteś. A jeśli to wiedz. Zobacz. Rozumiem. To bardzo ty nie potrafi niczego zatrzymać. Masz. Nie. Nie mogę się zajmować wszystkimi, o której wszyscy wiedzą. Okej. Okay. Mogę zajmować się wszystkim. To załatwione. A mógłbym teraz. Co ja mógłbym teraz? Słuchajcie, słuchajcie, mieszkańcy Korinis. W regionach ogłasza się, że sędziowie zostają pozbawieni swych praw. A ich obowiązki przejmują królewscy paladyni. Naprawdę? Słyszałem co innego? Tajemnica, o której wszyscy wiedzą. Odłóż broń! No, koniec z tobą. Okej, to jest. Nie jest coś, co mnie zachwyca. Jak widzę, krwiopijce są jeszcze poza moim zasięgiem. Poza takim sensownym zasięgiem dla mnie. Beliar tchnął w nią część swej boskiej mocy, by mogła zniszczyć całą ziemię. Przemyślmy, co ja mógłbym dalej. Mogę otwierać już skrzynię, ale czy mi to coś da, czy jestem w stanie kogoś okraść? Nie sądzę. W pracy dla Baltrama nie wykonam. Notatki dla Halvora jeszcze nie zgarnę. Ammo. Dobra, spróbujemy to w ten sposób. Skoro i tak muszę wbić jakieś poziomy. Bacon, chcecie się sprawdzić jedną rzecz dla mnie? Jeśli dobrze pamiętam, jak się postać nazywa, to jest to Grom. I chodzi mi, jaką żywność on sobie życzy. Żebym miał to w ręku już. Znajdź chleb, szynkę i mleko. Dobrze, wszystko powinienem w mieście znaleźć. Szynkę mam. Chleb mam, mleka nie mam. Dobra, to coś mi pomoże. Więc pójdziemy z naszym pomagierem. Jest on zdecydowanie silniejszy niż my. Nie masz, jasne. Ta miotła to, co za pytanie. Gdybyś zdobył dla mnie miecz dwuręczny gniew na stal, no i tym razem ci ech. Gniew na stal. No ładnie, ładne zachcianki ma. Kojarzę, gdzie ją można zdobyć, ale... No kurczę. Wątpię, żeby on był w stanie pokonać tych... że się wyrażę, nieumarłych, mając tylko tą swoją zbroję. To tutaj bardziej bym potrzebował chyba łuku wygnania,
prawda, wiem, gdzie on jest i w sumie będę zmierzał w tamtą stronę, więc można by było od razu się zakręcić, ale wciąż pewnie zręczności będzie mi brakowało. Nie lubisz goblinów, więc idź je bić. No. Tak możemy się bawić. Nie można wierzyć we wszystko, co się słyszy. Niczego jej już nie powiem. Nie zasłużył sobie na to. Nie wierzę. Teraz tak. Mleko. Kto może mieć mleko w mieście? Nie mów, że o tym nie wiem. Handlarzami żywności są... No chyba to żona Halvora najprędzej, albo Baltram. A jakże mam mleko. A człowiek pokonał bestię. Proszę. Nie mam ochoty z tobą gadać. Mnie to interesuje, by mój przyjaciel zajął się tymi krwiopijcami. Dokładnie tak. W sumie tak, sam jeszcze nie ma co, bo nie umiem pozbywać się kłów, więc tych, nie kłów, tylko skrzydeł. Przysłał, znasz Imperanona. Jego intencje zapewne uważać, jeśli ci na tym powiedział, tak. Wiąże się on, co podobno odnalezieli robotnicy, którzy zostali odprawieni po zakończeniu prac ziemnych, nadal nie bez obaw. Dowiesz się po prostu dla mnie, w jaki sposób musisz zdobyć ich zaufanie. Gdy dowiesz się już to wszystko, to bardzo dużo. Gościu chce się dowiedzieć, co robią magowie wody. No da się zrobić, bo i tak mamy zostać magiem wody, więc chcąc, nie chcąc. Okej, możemy mu dawać miksturki lecznicze. Tak, miotłą. Dokładnie. A ja, jedyny sposób, żeby on nie korzystał z miotły, jak się teraz okazuje, to muszę mu znaleźć gniewną stal. Ojojoj, wściekły wilk, ja nie chcę mieć nic, ja nie chcę mieć wścieklizny. Przygody ze wścieklizną są zawsze słabe tutaj. Gor widzi goblina, Gor pędzi, żeby go ubić. On naprawdę nie lubi goblinów.
Leonard, jak śmiałeś zabrać mi expa? Nigdy ci tego nie wybaczę. Oddasz mi penny. Już nie przesadzajmy. I nie zdążyłbym dobiec, żeby on... To jest 40 doświadczenia. Tu i tak się zdobywa znacznie mniej tego doświadczenia niż... O kurde. Jest ogólnie mniej expa do zdobycia tak w takim ogólnym rozrachunku, ale nie ma to sensu, aż o 40 expa się kłócić z nimi. Jechałem na szczyt. Kto cię na bandy? Kiedy wiedziałem, ale widzę ci dra powinienem. Ten sprzęt. Tak, nic z tego. Jedyno. Kamień. Jeden muszę. Czemu? Powiedział. Gdzie? Część w tych. Czemu? Nie z tym. Musimy w końcu znaleźć mu te tabliczki. Zobaczmy, czy on powie coś. Może. Udał. Tak, możesz pewnie. Je tak, kiedyś. Dobra. I F10 pójdziemy do klasztoru w tej chwili. Bo Gor nam ładnie oczyści drogę. No i mamy pewien sukces. Gra się nie wywala. Więc to jest duży postęp. Okej. Gra się może nie wywala, ale ja spadłem z rowerka. Licząc, że Gor szybko załatwi sprawę. Tak, to jest moje drugie podejście takie rzeczywiste do tego moda. Pierwsze jako mag, ale też i w sumie pierwszy raz biorę tego Gora gdzieś ze sobą. Nigdy wcześniej po prostu go, krótko mówiąc, zostawiałem w miejscu, gdzie on był i tyle. To jak widać... Exp się sypie dzięki niemu. Hej, niech i... Pobłogosław. Jeśli tysiąc. Co tu jestem? Ino ludzi za nie. Masz coś ciekawego. Mądrości bogów, magiczną barierkę, przywołanie goblinów, sen. Pierścień oświeczeń cenia, jeden z takich sensownych pierścionków. Ale no. Okej. Okay. Moja postać jest taka krucha.
jedna bestia mniej. Dobra. Aż przypadkiem Gora przytłukłem. Kurde, Gor. Dlaczego mi targetuje go, a nie... No, tak Gor może tłuc ich. Jakaś, o, dwie tabliczki zręczności. Not bad, not bad. Jak sobie teraz przypomnę, że tam jest chyba 5... Nie, 10, 15, 20 albo 10, 20, 30, żeby się tego nauczyć, to mnie skręca trochę, że no... No boli, krótko mówiąc. No, koniec z tobą. Czasem wydaje mi się, że połowę życia, jaką Gor ma, to straci, bo ja go będę atakował. A jeszcze tutaj trochę mi jest potrzebny. Okej, 50 punktów, to trochę się nie opłaca mi dawać podków. Tylko lepiej planować jego ataki. Jak chociażby w ten sposób, że on atakuje, ja ściągam trochę uwagi, on atakuje, albo nie wrzucać go w więcej niż tam powiedzmy dwóch, trzech przeciwników. No, przesuń się. Jeszcze trochę. O. Co ja mógłbym tu zjeść?
No nie zabijajcie mi Gora, no. Tu się widzę, nawet na topielce porywasz. Ho, ho, ho. Świetnie. Padł mi Gor, padłem ja. Niedobrze. Odejdź stamtąd, nie podchodź tam. Zajmij się wilkami. Dobrze, chodź tutaj, żeby nam nas znowu topielce nie biły. Teraz się zastanawiam, czy ty sobie poradzisz z dzikami. To nie byłoby miłe, jakbyś od nich umarł. Ale wierzę w ciebie. I po co ja się wtryniam? Po co ja cię samemu atakuję? No dobrze, skoro jestem tutaj, to idziemy szybko przez pole, bo tu są polne bestie, które mogą bardzo łatwo tych tu rolników ubić któregoś razu i przez to musiałem używać konsoli raz. No dobrze, Gor. Myślę, że najwyższa pora dać ci trochę proszę miksturek. Proszę. Chociaż tyle. Za to wsparcie. Trzyma się mnie, jest to dobrze. I chyba dotarłem tam, gdzie chciałem. Mam taką nadzieję. Gor się nie zgubił. Jest i grom. Wszystko. Jest tu coś interesującego. Co wszystko? Może jednak, jak uważasz, wolę trzymać, jeśli jednak myśl zaryzykuję. Możesz jasno podzielę się z tobą swoją wiedzą. Oto jest dos. Czego? Co on może mnie zżuwać? Żuwaczki, serce, kły. Nie jest źle. Aby. Czego? Czego? Jasne. Mamy 9 punktów. Jest noc, więc. Tu się na razie. Dobra. Zastanawiam się, dlaczego on idzie w taki sposób.
ale nie wnikam, więc dla pewności prześpimy się do poranka. Okradniemy Groma. Okej, czyli to działa w ten sposób. W porządku, zapamiętaj kombinację, działa tak, ale nie działa, ale opcje, okej. W czym to było? Union of Thief Helper? Nie. Z Utilities pewnie. Remember lock combination off. No dobrze, co my tu mamy? Tu są dwa wilki, które pewnie zrobią ze mnie sieczkę, jeżeli ich nie wymanewruję właściwie. Mogłem je w sumie najpierw ubić, zanim odesłałem naszego przyjaciela. Ajajaj. A, oczywiście, na ostatni atak mi się nie udało. A, nie. Zostawmy to. Zostawmy to. W ten sposób, więc to nie będzie na razie właściwy pomysł jeszcze. No i dobrze. What now? Mógłbym się tak bardzo upierać, bić tu. Ale w sumie, jeżeli teraz wrócę się po naszego kumpla, to pozwoli mi to, że powinien mieć on znowu pełnię życia. Więc znowu będę mógł tu jakąś przygodę z nim zebrać. Jeszcze idealnie byłoby, jakbym w stanie był już skurować gady i łapać pazury. Bo tego jeszcze nie umiem. Nie mam czasu na takie rzeczy. To było właśnie. A jakby tak spróbować. Dobra. Już coś wymyśliłem. W międzyczasie powinno mi się udać wbić jeden poziom. Dzięki temu. Więc wracamy po naszego kumpla. Droga długa, bo długa, ale nic na to nie poradzę. Będzie mi potrzebny, sam nie dam rady. A powinienem się nauczyć pozostałych trofeów. Co powinno być kluczowe w tej chwili dla mnie. Tu mogę się cofnąć. Nie będę się cofał. Wejdę od tej strony. Wejdę czy nie wejdę? A, wejdę, tylko jak się odzwyczaję od skakiwania prawym przyciskiem myszy.
Nie widzę, czy ja mogę zaskoczyć, czy nie. Słyszałam co innego. Zawsze to powtarzałam. Nie mogę zajmować się wszystkim. A wszystkim nie chcę wiedzieć. Czemu nikt mnie nie słucha? I to jest prawda. I zobaczyła Danos, że prysła. Możemy jedynie przeczekać. Naprawdę w to wierzysz? Nie można wierzyć we wszystko, co się słyszy. Tak, czego by nie powiedzieć. Przeznaczenie jest modem, którego motywem przewodnim jest bieganie. Wiele razy w różną stronę i ciągłe bieganie. Czasem wydawało mi się, że twórcy tak jakby znęcają się nad graczami. Tutaj, jeżeli chodzi o ilość biegania. Ale odkąd jest Time Multiplier, w tego moda już się da grać po prostu sensownie. Czy nasz kochany wrócił do swojej jaskini? Jest w niej, yupi. Nie masz ochoty przejść się. Czemu nie? I teraz lecimy z powrotem. Tylko tym razem przy tawernie Orlana odwiedzimy inne miejsce. Idzie za mną, pięknie biegnie, daje radę. Tak, to wiem. Jako, że... Erkom? O, widzisz. Pod zerki nigdy nie korzystałem. Zawsze korzystałem z zera na klawiaturze numerycznej. Ale tak naprawdę. Obawiał się, że pewnego dnia... Spokój. Nieprawda, sama widziałam. Zawsze to powtarzałam. Naprawdę sama. Jakby chociaż on, jako on, cofał się powiedzmy gdzieś tu bliżej, a nie aż do swojego miejsca pod wieżą Xardasa, no byłby idealnym towarzyszem. A tak, jak go się odeśle, no to trzeba pół mapy przebiec i potem wracać pół mapy znowu z nim. A tak trochę kiepsko. Tak, gościu jest z moda, gościu jest takim przyjacielem, towarzyszem po prostu, którego można z którym można po Corini schodzić. Wraz z rozwojem gry można mu dawać coraz to lepsze zbroje, żeby był, i też chyba miecze, żeby był bardziej użyteczny. Jaki ma związek fabularny? Na razie wiemy tylko tyle, że gościu sobie tam żyje, z dala od wszystkich i w sumie jest przyjaźnie nastawiony do naszej postaci. A co jest dalej? No to jest to już głębsza historia, która się kończy praktycznie, która się kończy w momencie odpłynięcia Beziego z wyspy. Odsuwam się, bo ten dzik jest wściekły. Jezu, trzy dziki i Gora nie ma.
I don't like it. I very don't like it. Oż wy ścierwożery. No, koniec z tobą, bestio. A poszedłem tutaj, bo liczyłem, że Gor mi pomoże ubić tego 50 doświadczenia chyba. Nie, naprawdę, Bacon, nie będę się przejmował takimi pojedynczymi, bo... Powiedzmy, jakbym stracił expa za zadanie, które daje 5000, no to bym wczytał, ale no tutaj nie przesadzajmy. Tak jak tutaj, najpierw pójdę z nim. Słuchaj, jak bluźniercami to są twórcy tego moda, bo wywalili expa za chrząszcze. Tak. Dokładnie. Chrząszcz nie daje tu expa. Rozumiem, więc no... Tak, wiem, wiem. O, nie to chciałem zjeść. O, nie mam, mam. Chciałem przetestować, czy na topielce też zadziała to, ale to widzę, że tylko chyba na jaszczury tak działa. Na tak do przodu, bez pojęcia. Mówisz, że zaburzyli całkowicie balans gotika. Patrz, na tego nie działa tak dobrze. Wycofywanie się. Delebele, żebym nie mówił innych wyrazów. Dobra. Zróbmy checkpoint. I zobaczmy. Dobra. Skąd to nosi należy oczy? Czymś pilnuje od kiedy? Wie oczy, prawdę? Ma, wie. Co po sam, jeśli masz, mów, niech. Dobra, coś nam powiedział o Sagicie. Nie ma problemu, za futra. Zapłat. No. Czego mu to zale. Zawsze. Najlepszy musi. Na tyle. Okej, okay, mamy tak, brakuje mi. No i teraz gdzie gościu idzie?
No właśnie, idzie tak blisko nich, że będzie, jak nic, będzie ich atakował. Jedna bestia mniej. Jedna bestia mniej. No, zamiast pozwolić, że odwrotnie muszę, ale przynajmniej w tym momencie mamy większe szanse, bo tamten będzie nas wspierał atakami. Albo kradł expa. Też mi się przypomina mod Podróżnik, w którym rzeczywiście można było wezwać artylerię. Dobra, widzę, że chyba się nie uda tego zrobić bez... Jedna bestia mniej. Bez utraty expa. Jeszcze kolejnych mi ubił. Tak. Jedna bestia mniej. No, koniec. No, cholera. Nawet zginąłem i jeszcze nie udało mu się zabić nawet mojemu gorowi tego. Jedna bestia mniej. No, tak, tylko przeszkadza, więc tylko problem jest taki, że on w momencie, jak z nim przegadam naukę, to on zaczyna się poruszać. Jedna bestia mniej. Będziemy pojedynczo. Po każdym. Po każdym jednym tym. Skubany jeszcze wali tak. Nawet mieczychem. Godzinę później. Okej, dwóch. Okej. Jedna bestia mniej. Ho.
Gościu się zatrzymał. W końcu nie ruszył się dalej tamten. Jak ty stoisz z Żyćkiem? Mało. Proszę. No i prawie mi się udało. Prawie mi się udało osiągnąć tu wszystko, co chciałem. Teraz ciekawi mnie, czy on idzie dalej, czy już nie. Jak nie. Okej, nadal nie może mnie nauczyć tego, co chcę. I ruszył się teraz dalej. Dobrze, zróbmy kolejny checkpoint. Wydaje mi się, że znacznie nie powinien już niczego tu atakować. A ja muszę teraz wykombinować, jak tu tego smoczego zębacza wymanewrować na Gora i ubić go wraz z nim, żeby gościu nie poszedł na cienkiego stwora. Dobra. Aha. Okej. To było szybkie. Ciekawe, że atak mój nie przełamał atak. To, że go zaatakowałem, tego stworka nie przełamał jego ataku. No i teraz mam nadzieję, że Gor, nie będziesz głupi i nie zaatakujesz cieniostwora. Że uda mi się osiągnąć to, co chcę. A więc proszę. I teraz według tego, co mi się wydaje, powinienem móc zebrać ten róg, bo ciało nie zniknęło. Jest! Róg smoczego zębacza. Tak, mam piąty poziom. Moja postać jest tragikomedią, ale... Ale idzie coraz lepiej. Czy ja mam tu coś ciekawego? Klejnot Lorda Timorisia, to jest inne zadanie w ogóle. Ale mamy już najważniejsze trofea, więc tak naprawdę będę mógł ruszyć w podróż z Laresem niedługo, żeby zanieść ornament, a to oznacza, że tam sporo rzeczy zdobędziemy, sporo expa.
Więc w sumie Gor. Tu się dobra. Aha, będzie koło Orlano. Okej. Może być i u Orlano. Trzymam się od tego z daleka. Najgorsze, że siedzi tu Greg, bo chciałem się przespać w tej. W sumie tak sobie myślę, że skoro straciłem go ze wzroku tego mojego przyjaciela, to czy on tu się przypadkiem gdzieś nie zrespi z pełnią życia? Tylko właśnie, gdzie on się pojawi? Kocha, kof, chatko, Orlana. Tu jest. No i to mi się podoba. Tak możemy go. Prawo, prawo, lewo, lewo. Pewnie już nie zapamiętałem. Niestety. Dobrze. Już chyba zapamiętałem. Dobre. Tak, stara sztuczka zapamiętywania. Tylko odkąd jest ten... pokazywanie tego moja pamięć już nie działa jak należy co do... skrzyneczek. W sumie to... No, Gor ma pełnię żyćka. Tak sobie myślę. Nie, tam wymaga chyba 60 zręczności. Nie ma, jasne. Więc chodź. Ubijemy twoje ulubione potworki, czyli gobliny dla Grega. Patrzcie, nasz zresztą. A kim to nie two, gdybym chciał. Czego wciąż masz? Sam szukam, jest, o ile wie. Czy ma na imię? Możliwe, będę musiał coś jeszcze. Tak, potrzebuję. Oto gdzieś. Ty bieda, niedalek wiask. No i możemy iść za nim. Myślę, że Gor będzie w stanie się... Nie zrobiłem checkpointu. Niedobrze. Bo to trochę tych... Ktoś tu musi zrobić... No najwyżej będziemy się męczyć. Save and load. Save and load. O, jest, Uniu. Rozjechały mnie jak chciały. Pancerza lepszego nie założę, bo co z tego, że kupię, jak wymaga siły. Więc nie będę w stanie. Zanim zdobędę opaskę nowicjusza, to się zejdzie. No, w gorszej sytuacji niż czarny tyłek, to ja nie mogę być. No,
Gor, mógłbyś zajmować się szybciej tymi małymi goblinami? Nie ten zapis. Ajajaj, mogłem po tych dwóch pierwszych zapisać. Nie myślę, w ogóle nie myślę co do tego, jak tu grać, więc może tak, żebym tak szybko nie padał, to, o, mam jakiś pierścień. Zjem miecha kopacza. Zapiszę. I wpuszczę Gora, niech se biegnie. Niech se imprezuje z goblinami. No, koniec z tobą bez. Swoją drogą, nie wiem, czy zauważyłeś, Bacon, jaka tu jest różnica, jeżeli chodzi o doświadczenie. W sensie. Czy w ogóle ile dostaję z chociażby z mobów, a ile jeszcze jest potrzeba do kolejnego poziomu? No to z większości przeciwników zostało nawet nie wiem, czy ponad połowę niebite doświadczenie. No, koniec z tobą bestia. Porównanie do Gothica 2, Nocy Kruka. A żeby poziom, to jest ponad 700 chyba punktów, jeżeli chodzi o ten taki. O zmianę, no, o wzrost co poziom. Aha. Gor stwierdził, że co tam ja? Są tu ważniejsze. Ma ważniejsze tematy, czyli tych goblinów, które są blisko mnie, nie będzie się za nimi zajmował, pójdzie po jakieś inne. Idealnie to. Jakby on zobaczył, że są gobliny, wbiegł w nie, a ja, żebym się wycofał całkowicie i zostawił imprezkę dla niego. Ze znalezieniem drogi do goblinów na pewno sobie nie poradził, ale jakoś tam ich ubił, chociaż część. Zaraz go wprowadzimy tak, żeby i resztę ubił. Mam nadzieję, że mu się uda.
Jednak mu się nie udało. Więc dam mu ze dwa eliksiry. Chyba, że pomogę mu, jak na maga przystało. Kuleczkami ognia. W sumie nie. Gobliny ile mają życia? 60. Tak, czyli mój pomysł będzie wyglądał tak, że narzucę dwie kulki, nie kulki, tylko ogniste pociski, ale on musi z nimi walczyć już. No tak, zamiast trafiłem w niego. Ale tym razem wyszło pozytywnie, bo ostatecznie przeżył to. Czy ja zebrałem? Tak, zebrałem cenny posążek. W sumie Gor, to ty wróć do obozu. Dobra. Okej, wraca do jaskini. Chwila. Nie podoba mi się to. Nie masz, jasne. Więc przejdziemy się bliżej do tego Armeonara. Czemu tak? Tak. Dawaj ją, proszę. Dobrze. Pokazuję. Dobra. Słuch, dobra. Na płasko pierwszy są tam upod. Będę na. Chodź tu. Bliżej i zobaczmy, gdzie się teraz udasz. Aha, wracasz do jaskini. No to wracaj. Z tą ilością życia mi i tak się nie przydasz. Więc. Oczywiście, ma wszystko lepiej. Kiepska sprawa. To żadna tajemnica. Nie mógłbyś mi pomóc. Oczywiście, mam przytek. Nie jest, jednak jeśli zapłacisz mi podwież. Kim jest? Mam na czego ci podwież. Jakiej, jeśli. On myśli, że to takie łatwe. Nie wiem. To jeżeli owszem, to, czym mogę. Nie mogę mu pomagać wbrew jego woli. On myśli, że to takie łatwe. Dla brata. Oto klucz. Posłuchaj mnie właściwie. Gdybym apę. Jak mam to samo. Skórzony pancerz, no ale on wymaga 10-20 siły, więc to mi nic nie da. Tak, jakby mnie to cokolwiek. Czy masz coś ciekawego? Historia Warantu. To powinienem kupić, ale no cóż. Nie stać mi tak trochę na razie na to. To naprawdę nie mój problem. Nie musisz mi tego mówić. Myślisz, że ja mam lepiej? Hej! To się nigdy nie zmieni. Witaj. Posłuchał mnie właściwie. Pracowałem niegdyś w kopalni. Pani. Chcę trochę. To się nigdy nie zmieni. Myślę, stary obóz. Wiedziałem, że opowiadałeś mi, myślisz, pamiętam, że ja mam lepiej. Racja, rozumiem. Gościu z starego obozu, który nam oferował chatę, która, jeżeli dobrze pamiętam, była za areną. Czy wiesz co? Jasne, to zresztą oczywiste. To płatny zabójca magnat, to wiem. Nie wiesz, może, pewnie decyzja. Tam, gdzie reszta kilka tygodni temu kręciło, pozostały jedynie nie coś więcej. Tak. Zawsze się świetnie. Kruk i Derek. No to co teraz? Chwilowo nic. Mamy jakiegoś hinta. Gdzie? Jak będziesz przemyśleć, powinien był wiedzieć lepiej. Florencjusz. Witam. Piwo jak piwo. Teraz już go chyba nie sprzedaję. Nie przedstawi, czym się za chwilowo niczym. Doradzałem mu we wszystkich. Byłem jednak teraz. Piwko. O, dostałem wpis w dzienniku. No to dobrze. Co słychać? Jest coraz gorzej. Giną farmerzy, a pod najgorzej jest w pracowałem u niego nad Gaan jest nie wilki, wargi, topielce. No ładnie. Widziałem te, a najemnicy. Zapomnij o tym. Niezwykłe, spróbuję zająć. Dziwne ścierwojady, ciekawe, nie pamiętam tego. Kim jesteś? Jestem Tyreon, nie bardzo rozumiem. A co tu rozumieć? To tylko plotki. Po prostu uciekł i mam nadzieję tu przybyło tu ze mną jeszcze pięciu innych moich towarzyszy. Tymczasem dzień przed naszym przybyciem.
która podobno była teraz miejscowa ludność. Jedno szczęście, że nie chwytają przy tym za miecze i tapery. Czemu więc stąd nie odpłyniecie? Ode mnie dobre pytanie. Się niczego nie dowiem. Jak tylko przybyliśmy do... Jakieś gnojki wdarły się na nasz statek. Wyrzuciły gdy Erast doszedł do siebie i zawiadomił, czyli zostali... Oczywiście natychmiast złożyliśmy stosowne doniesienie do... Czym zamierzał wszystkim. Przywieźliśmy skąd... Wszystko w najlepszy... Gdyby nie ten idiota, nasz wielki król, nie stałbym tu teraz w otoczeniu sług i pięknych dziewcząt i liczył... A tak znalazłem się na tej... Jeżeli co się stało, widzi, czemu to chcesz to wiedzieć? Nic z tego. Dobra, dobra, początkowo chciałem, żeby członkowie naszej gildii mogli, teraz jednak po tym wszystkim siedzę tu, czy mógłbym, o, a to niby, może nic tu na tej wysepce nie znaczę, nie oznacza, daj mi choć jeden pod, może jesteś na, nie, mój przyjacielu, to najpierw musi, jeśli usłyszę, że ludzie w okolicy do... Gdzie są? Szukasz może ktoś, będziesz miał, nasza szóstka to, Santino jest na farmie Onara. Erast, Julian bada. No to mamy w końcu wpis o gildii w kupców. Będziemy mogli pozbierać prawdopodobnie zadania z nich. Żadna wielka sprawa. Dobre. Nie. Myślisz, że ja mam lepiej? Co? Jeszcze pewne teraz. Dużo by mnie to kosztowało. Czy nie. Na. Za. Każdą. Te. Może. Trzymam się od tego z daleka. Czyli wszyscy przybra. Okej, okay, zadanko do dna, to też ciekawe, można będzie fajnie rozwiązać, wygrać. Zebrałem już błogosławieństwo dwóch magów, więc myślę, że mogę zdać informację Torbenowi, więc że dostałem błogosławieństwo. W sumie mam ten posążek, więc też mógłbym oddać go naszemu Imperanonowi. Zapytamy Cornela. Nie bardzo. Nie mam. Oddałby przecież tak, tak, żebyś widział. Spędzi. Nie. Mógłbym. Kto jest? Okej. Kornenowi muszę załatwić nocleg. To akurat nie będzie problemu. Pamiętam mniej więcej co, gdzie chyba. Co z twoim? Czy tak? A tak. Więc. Mamy kolejne zadanie. I chodźmy do portu. Nie mogę się zajmować wszystkim. Czego zatrzymać? Dlaczego? A będzie jeszcze gorzej. Co tu? Co może... Większa. Nie. Nie bo... Jedyna ktoś. Teraz każdy już... Możesz... Gotuj. Nie mogłabyś przy... To znaczy kogo? Korna. Tak? Wiem już o kim mówisz. Mam tu wolne łóżko. Nie mamy dla niego. Załatwione miejsce do spanka. Nie, Gerard, z tobą nie chcę gadać. Spadaj. Rozwiązał to kucharka. Bardzo ci dziękuję. Jeszcze kilka nie mieli masz, żadnej wydaje władzy. Mi się, że jest w związku z tym, a co ta moja koleżanka Gaina z niedawno przez nowicjusza Ulfa przekazała mi załatwiłbym to sam, ale po tych nocach spędzonych na portowych skrzynkach mnie jeszcze plecy i tak daleko nie dojdę. Dlatego proponuję ci, abyś kupił dla niej. A z morza wyłonił dobra, się ląd. Leko kosztuje. Dam a na lądzie 150, powstało wszystko, zwój, co wilka, żywe. Teraz idź, rośliny i zwierzęta. Po co wilki do mycia twarzy? I ogólnie owce. Jest. A na samym końcu. Czyli musimy 10 sztuk mleka zdobyć. Ot takie. Więc idziemy do Fejni, ona ma 9, więc no właśnie, jednego się pozbyliśmy przypadkiem wcześniej. No przypadkiem, specjalnie to zrobiłem, bo potrzebowałem się nauczyć tych wszystkich umiejętności, jeżeli chodzi o trofea.
ale no, udało się. No i to jest właśnie taka esencja tego moda, czyli bieganie z jednego miejsca do drugiego. A to, co się dopiero, to, co się dzieje czasem w kolonii, to już w ogóle. Ale przynajmniej dobrze, że sobie tutaj oczyściłem trochę ścieżkę z naszym przydupasem. Więc mogę tak na spokojnie iść aż do klasztoru. No i w sumie nawet do obozu najemników, do farmy Onara też już droga jest wolna. Witaj, jestem. Co cię... Chcesz tylko... Jeśli... Co ma... Jeśli wymaga owcy, to dużo... To znak, ale... Jak... Ino, wystąp... Ino, jak on... Rozum... Co wie... Bla, bla, bla. Mamy gejne. Witam piękną panią u bram tego świętego. Jestem handlarką. Przyszłam do klasztoru, aby zaproponować tu swoje towary, ale ten tępy bałwan Pedro, skąd pochodzisz? Z kontynentu. Przypłynę w rzeczywistości, jeśli ich znajdzie, może nie teraz. Może udam, wtedy, chyba, że w... Przyniosłem, przysłał cię Cornen. Tak, właśnie on. Ciekawe. To oznacza, że za... Pomogłem, jeśli szukasz pracy, to mam tu list, którego odbiorę. Daj ten list, milutki jesteś, mój brzydalu. List, nie próbuj go, a weź jeszcze te zwoje, mogą ci się przy... No, ciekawe takie, że dają zwoje, które mają pomóc w podróży. A prawda jest, że gdyby nie to oczyszczenie tych terenów, to ciężko by było. Teraz Bacon, nie wiem czy jesteś, a jak jesteś, to będzie to dla mnie bardzo ważne. Powiedz, jak jakość obrazu w nocy wygląda? Czy cokolwiek widać, czy są problemy? Tak, jakby mnie to cokolwiek obchodziło. Naprawdę w to wierzysz? W końcu to była jego decyzja. Nie mów, że... Przejdę się to taką normalną ścieżką, czyli przegadam z Sentenzą. Chciałem się... Nie wci... Jak tam sobie? Spójrz. A, większe. Chcę tylko. No, w porządku. My to zapłacone. Nie ty. Dobrze. Gdzie jest Santino? Jest i on. Witaj. Nie, ale za to kim jesteś? Kiedyś mieszkałem, jednak co tu właściwie robisz? Należę do znaczącej gildii, gdy jednak wszystko rzeczywiste, bandyci, dlatego na masz coś na... Niestety, jeśli zaczniesz... Mam dla ciebie list od Gejny. Tak, dziękuję. Którzy lubią zarobić nie wszystko, nasz przyjaciel Julian ma za zadanie zorganizować. Jednak wydarzenia ostatnich, wszyscy członkowie naszej gildii bardzo się... W związku z tym obmyśliłem plan, zainteres... Julian jest bardzo... Problemy z miejscowymi jest... Ma on jednak... On bardzo lubi popalać bagienne ziel. Nieco tu pok... Jeśli pojawisz się przy Julianie z takim niezwykłym skrętem, to na pewno będzie...
poczęstuj go. Julian lubi ludzi bezinteresownych i w ten sposób dowiedz się, co mu dolega. A to Sagitta, a mieszka w jasno. Potem jeśli wszystko pójdzie jak... Dobry plan. Oto ten skręt. Jest bardzo mocny. Gdyby nie to, że po prostu nienawidzę... Dobra. No i okej. Okay. Mamy te zaufania. Tak naprawdę muszę iść do Juliana. ale to myślę, że już następnym razem. Dzisiaj jakoś tak nie mam weny na więcej, na dłuższą rozgryweczkę. Więc dzięki wielkie za uwagę i pewnie usłyszymy się jutro. Zastanawiam, że jakoś po 15. Więc cześć wszystkim.